Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: stań tu na środku. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Co wolno uczynić w szabat? Pyta w dzisiejszej dobrej nowinie Jezus. Można szabat pojmować bardzo literalnie, tak jak czynili to faryzeusze. Szabat jest odpoczynkiem, a zatem nie wolno nic robić. Chociaż w żadnym miejscu Biblii Bóg nie nakazuje nic nierobienia, to jednak oni nadali własną interpretację prawu Bożemu. Interpretację tak fałszywą, że sam Bóg się z nią nie zgadza. Szabat ma służyć człowiekowi, jego życiu i jego dobru. Szabat obchodzony przez Żydów nie szukał dobra człowieka, ale jedynie utrwalenia pewnego zwyczaju. Sami uczeni w Piśmie znajdowali miliony sposobów, aby omijać zakazy szabasowe szerokim łukiem. Oszukiwali Boga, traktując Go jako naiwne dziecko, które nie jest zdolne zorientować się, że dorośli z Niego kpią. Przez to niezrozumienie prawa dochodziło do wielkich nadużyć. Jezus przyszedł na świat także w tym celu, aby piętnować takie nadużycia. Dziś nas, chrześcijan, nie obowiązują już tamte przepisy żydowskiego prawa. Mówi o tym wyraźnie święty Paweł, apostoł, twierdząc, że przez śmierć Chrystusa zostaliśmy wykupieni spod władzy prawa. Także tamto prawo nie ma już władzy nad nami. Nie obrzezujemy przecież własnych dzieci, ani nie chodzimy na pielgrzymki do Jerozolimy składać tam krwawe ofiary z baranów i cielców. Jezus całą istotę prawa Bożego zawarł w jednym, jedynym przykazaniu, jaki nam zostawił, w przykazaniu miłości. Miłość zawsze stoi na straży życia i dobra człowieka. Miłość nie zgadza się na cierpienie i wieczną śmierć drugiej osoby. Miłość uwalnia z wszelkich przejawów niewolnictwa. Miłość podnosi tych, którzy upadają, i nigdy nikogo nie potępia. Bóg jest miłością. Kto prawdziwie kocha, ten poznał Boga i Bóg mieszka w jego sercu.